Jezus, On przyjacielem mym. On przyjacielem mym. Zostań ze mną, Jezu, zawsze chcę przy Tobie być. Zawsze chcę przy Tobie być. Zabierz mnie, gdzie świat klęknijmy, milknie chociaż raz. Zabierz, gdzie Twój słychać głos, w końcu rozpoznaję Go. Znasz mnie lepiej niż ja sam, a i tak wciąż kochasz mnie. Jedyną drogą, Jezus, On przyjacielem był. Zostań ze mną, Jezu, zawsze chcę przy Tobie być. Zawsze chcę przy Tobie być. Przyjacielem mym, zostań ze mną, Jezu, nie chcę już bez Ciebie żyć, nie chcę już bez Ciebie żyć. Jedyną drogą, Jezu. Jedyną drogą, Jezus, On przyjacielem był. On przyjacielem był. Zostań ze mną, Jezu. Zostań ze mną, Jezu. Nie chcę już bez Ciebie żyć. Nie chcę już bez Ciebie. Chcę już bez Ciebie żyć. Nie chcę już bez Ciebie żyć. Thank you.
zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. Nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. Za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo. Za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo. No tak, Panie, za darmo jest Twoja łaska dla nas. Nie musimy na nią zasługiwać, nie musimy robić absolutnie nic, a mamy ją w pełni. Dziękujemy Ci za ten dar, za Twoją świętą obecność, która jest w nas. Za sakramenty święte, za komunię świętą, którą przyjęliśmy do nas. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci, że możemy teraz wpatrywać się w Ciebie. O tak, Panie, Twoja łaska jest za darmo. Dziękujemy Ci za to. Nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. Za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo. Za darmo rozlewa się Twa łaska, za darmo.
obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. W sercu mym nie mogę zrobić nic, by bardziej godnym być obecności Twej. Move in me, Jesus. Poruszaj się we mnie, Jezu. Poruszaj się we mnie. Jesus, move in me. Jezu, poruszaj się we mnie. Move in me. Poruszaj się. Jesus, move in me. Jezu. And my heart will be healed. A moje serce zostanie uzdrowione. Come in me, Jesus. Come in me. Przyjdź do mnie, Jezu. Come in me. Jesus, come in me. Come in me, Jesus, come in me. And my heart will be healed. A moje serce zostanie uzdrowione. Enter me, Jesus, enter me. Wejdź we mnie, Jezu. Enter me, Jesus, enter me. Come in me, Jesus, come in me. And my life will be healed. A moje życie będzie nowe. Come in us, Lord, come in us. Wejdź w nas, come Jezu, in us, Panie, Jesus, come Jezu, in us. Wejdź w nas. Move in us, Jesus, move w nas, in us. Jezu. And our families will be healed. A nasze rodziny będą uzdrowione. Leave us, Lord. Touch us, Lord. Dotknij nas, Panie. Touch me, Lord. Lord, touch me. Dotknij mnie, Panie. Touch me, Lord. Touch me. Dotknij mnie, Panie. And my heart will be healed. A moje serce move in będzie me, uzdrowione. Jesus, move in me. Poruszaj się we mnie, move Jezu. In me, Jesus, move poruszaj in me. Się we mnie. Move in me, Jesus, poruszaj move in się me. We mnie, Jezu. And my life will be healed. A moje życie będzie come uzdrowione. Into us. Come into us. Przyjdź do nas. Come into us, Lord. Come przyjdź into do nas, us. Panie, przyjdź come do nas. Into us, Jesus. Przyjdź come do into nas, Jezu. And our lives will be healed. A nasze życie będzie uzdrowione. And my life will be healed. I moje życie będzie uzdrowione. Come in me, Jesus, come into me. Come into me, Jesus, come into me. Come into me, Jesus, come into me. And my heart will be healed. Come into me, Jesus, come into me. Come into me, Jesus, come into me. Come into me, Jesus, come into me. And my heart will be healed. I moje serce zostanie uzdrowione. So receive Jesus Christ as he moves. A więc przyjmij Jezusa Chrystusa. And Jesus is telling you like he said to Zacchaeus. I mówi do ciebie tak jak powiedział do Zacheusza. Invite me into you now. Zaproś mnie do siebie teraz. Invite me into your family. Zaproś mnie do swojej rodziny. And salvation will come. A zbawienie to your family przyjdzie and do to you. Twojej rodziny i do ciebie. Jesus wants to be a special visitor to you in your whole life.
Jezus chce przynieść szczególny pokój do Twojego całego życia. And he's touching every person in your home. I dotyka każdej osoby w Twoim domu. He's saying you have been praying and praying. I mówi, modliłeś się i modliłeś. You have been to many conferences. I byłeś na wielu konferencjach. At the time of your salvation I came. I ja przyszedłem w czasie Twojego zbawienia. So imagine the time of salvation when we were babies, young people. A więc wyobraź sobie czas zbawienia, kiedy byłeś małym dzieckiem w chwili Chrztu Świętego. And this text is in Second Corinthians chapter, a ten tekst jest w drugim liście do Koryntian, chapter 6, rozdział 6, and it's verses 1 to 4. Wersety 1 do 4. And it says that you, the Lord says you, you have been asking me and you've been praying all the time. I Pan mówi, modliłeś się do mnie i prosiłeś mnie. And at the time of your salvation I helped you. A w czasie Twojego zbawienia pomogłem Ci, odbudowałem Cię. And you've been praying and praying. Modliłeś się i modliłeś. But today, ale dzisiaj is the day of your salvation. Jest dzień Twojego zbawienia. Today I'm hearing your prayer. Dzisiaj in ja a new wysłuchuję way. Twojej modlitwy na nowy sposób. And you want to say, I believe so, Lord. I chcesz powiedzieć, wierzę w to, Panie. And I receive your word. I przyjmuję Twoje słowo. That today, że dzisiaj is the day of my salvation. Jest dzień mojego zbawienia. And salvation for my family. I zbawienia dla mojej rodziny. So close your eyes and let the Lord zamknij touch oczy your entire being. I pozwól, żeby Pan dotykał całego Twojego jestestwa. And you know, it's not just only here. I wiesz, że On jest nie tylko tutaj. The rays of His life from the altar now. Promienie Jego życia z ołtarza. Him we are not touching with your eyes, but the te, eyes of your heart. Nie potrafisz dotknąć gołym wzrokiem, tylko dotykasz ich sercem. And St. Paul tells us He's the life-giving Spirit now, a risen Lord. Mówi, że On jest zmartwychwstałym Panem i życiodajnym Duchem. Now He moves to i teraz everywhere. On przechodzi to the person you are praying for. Wszędzie i przechodzi do osoby, za którą się modlisz. And in your entire being. I przepływa przez całe jego jestestwo. Today is the day of your salvation. Dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. You start thanking him, zacznij mu dziękować him every person i wielbić go za każdą osobę w Twojej rodzinie, czy chorą, czy nie chorą. Receiving the healing power of the Lord moving into your entire life. Przyjmij uzdrawiającą moc Pana, który porusza się przez całe Twoje życie. Lord Jesus, we pray, we Panie Jezu, ask modlę you, się i proszę Cię. You have always done it. Zawsze to czyniłeś. To release that power proszę to move Cię, in every person right now. Uwolnił swoją moc. The healing power. Teraz byś uwolnił moc swojego uzdrowienia. Lord, we pray that they will not be frightened. You will slay them gently Panie, into your life. Panie, modlimy się, żeby się nie przerazili, żebyś powalił ich spokojnie. And we believe you will protect them Panie, against wierzymy, anything. Panie, wierzymy, że będziesz ich chronił, będą bezpieczni. And the powers of evil, you will not obstruct any. A moce zła nie wyrządzą anybody from prayer. Żadnej krzywdy i nikogo nie rozproszą na modlitwie.
You will move out quietly and wyjdziecie go to the spokojnie, po cichu i opuścicie ten lud Boży. And be destroyed by Jesus. I pójdziecie pod krzyż Jezusa Chrystusa i będziecie zniszczeni pod Jego stopami. And in the name of Jesus, we refuse. I w imię Jezusa. And reject. And sprzeciwiamy się. Every sickness in the bones. Wszelką chorobę w kościach. And the nerves. I w nerwach. That is stopping people from walking properly. Które nie pozwalają ludziom chodzić prawidłowo. You come out. Wyjdźcie. Jesus, we believe you can strengthen Jezu, those bones, wierzymy, że możesz nerves, umocnić te kości i te nerwy i to serce. And you can break through the roots that i możesz przełamać się przez korzenie chorób, które in every generation to generation. Trwają w każdym pokoleniu, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Release your healing power. Uwolnij moc the whole swojego family. Uzdrowienia nad całą rodziną. From great grandparents. Od pradziadków. The grandparents. Przez dziadków. Release your precious blood. Uwolnij swoją drogocenną krew, która przełamie się przez tą chorobę. So that hidden sickness will be healed. Aby ta ukryta choroba została uzdrowiona. And disappear from the people who are here right now. I żeby znikła z tych ludzi, którzy są tu obecni teraz. We thank you, Lord. We praise Dziękujemy you Ci, Panie, i wielbimy Cię. For your healing power. Za moc Twojego uzdrowienia. Your faith is healing you. Twoja wiara cię uzdrawia. As you believe, as you pray and believe, you are being healed. Kiedy wierzysz i modlisz się z wiarą, jesteś uzdrawiany. And the word of God says, a słowo Boże mówi, the psalmist says, the one who praises the Lord says, the joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. And you speak to the sickness in you. I mówimy do choroby w Tobie. You sickness in me, the joy of the Lord is my strength. Ty chorobo we mnie, radość w Panu jest moją siłą. And I sense there is a movement in the head of people who have been having headaches and pain. I rozeznaję, że jest poruszenie w głowach ludzi, którzy mieli bóle głowy i różne choroby w głowie. The joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. Speak to the nerves. The joy of the Lord is my strength. Mów do nerwów. Radość w Panu jest moją siłą. We speak to every fear in us.
Mówimy do każdego lęku w nas, radość w Panu jest moją siłą. We speak to the lungs. Mówimy do płuc. The joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. We speak to the sickness in the kidneys. Mówimy do chorób nerek. The joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. People who are depressed. Ludzie w depresji. The joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. People whose bones cannot walk, whose bones are crippled. Ludzie, którzy nie potrafią chodzić. The nerves are asleep. Ludzie, którzy nie mają silnych mięśni. The joy of the Lord is my strength. Radość w Panu jest moją siłą. Lord, not remove your spirit from me, move in me. Panie, nie zabieraj mi swojego ducha, poruszaj się we mnie. And my entire being will dance with joy. A całe moje jestestwo będzie tańczyć z radości. Lord, do not look at my sins. Panie, nie patrz na moje grzechy. And let my eyes look at you. Niech moje oczy wpatrują się w Ciebie. And you'll fill me with gladness. I będziesz napełniony radością. We praise you and glorify you, Lord, for people Wielbimy Cię, wysławiamy Panie za ludzi, którzy cierpią z powodu narkotyków and various oppressions by i na różne opresje ze strony złych duchów, by anger, którzy by cierpią z powodu złości and beznadziei. Wielbimy Cię, dziękujemy Ci i wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię i chwalimy Cię. That you are there with those who are, za to, że jesteś z ludźmi, who are about to break their marriages, których małżeństwa prawie się już rozpadają. The oppressed children, w dzieciach of separation jesteś, Panie, in families. Którzy we czują thank you opresję and glorify for all z powodu those. Rozpadu małżeństw rodziców. Panie, dziękujemy Ci i wysławiamy Cię. We praise you and thank Wielbimy you for every person in our family. Ci za każdego człowieka w naszej rodzinie. In whatever situation they are in. W jakiejkolwiek sytuacji by nie byli. We believe, we thank you. Wierzymy, we dziękujemy praise Cię you, i chwalimy thank Cię, you for the gift of what oddajemy they are. Ci cześć, dziękujemy za dar tego, kim your gift są. To us. To jest, oni są tymi, których Ty nam dałeś. Wszyscy uzależnieni od narkotyków są darem dla nas, są naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci, że dałeś im nas, że dałeś nam ich. Wielbimy Cię za to, że Ty jesteś między nami i modlimy się o przełom. We worship you. Oddajemy we thank Ci cześć. You for the gift of faith. Dziękujemy Ci za dar wiary. You are our rock. Jesteś naszą skałą. You are our healer. You are our salvation. Naszym uzdrowicielem i zbawieniem. You give us joy. Dajesz nam radość. You give us peace. Dajesz nam pokój. You are our refuge. Jesteś naszym schronieniem. To whom shall we go? Do kogóż pójdziemy? Only you. Tylko do Ciebie. Have the words of salvation. Tylko Ty masz słowa zbawienia. Those who trust in you,
Ci, którzy Tobie ufają, they are blessed. Są pobłogosławieni. They like all the mountains that are surrounding us. Są jak góry, które nas otaczają. You are our rock, Lord. Jesteś naszą skałą, Panie. You forgive all our sins. Przebaczasz wszystkie nasze grzechy. You are the apple of our eyes. Jesteś źrenicą naszego oka. You look at us with a smile. Patrzysz na nas uśmiechem. You give us the joy that is everlasting. Dajesz nam radość, która jest wieczna. We praise and thank you. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci. Your love is everlasting. Twoja miłość jest wieczna. You knitted us in our mother's womb. Ty, Panie, utkałeś nas w łonie naszej matki. You gave us life. I dałeś nam życie. And you can renew everything that has been damaged in us. I możesz odnowić wszystko, co zostało w nas zniszczone. Release your precious blood, Lord Jesus Christ. Uwolnij swoją drogocenną krew, Panie Jezu Chryste. Every part. Odbuduj każdą część w nas. To clean us from sin. Oczyść nas z grzechu. Heal our broken hearts. Uzdrów nasze złamane serca. Praise and thank you, glorify you, worship you. Ci, dziękuję Ci, let everyone start thanking the Lord. I niech każdy teraz zacznie dziękować Panu, dziękować Panu za wszystko, co się dzieje, za nasze rodziny. Oddawajmy Mu cześć, wypowiadajmy imiona ludzi, za które chcemy podziękować. Dziękujemy Bogu, dziękujemy Jezusowi za każdą osobę w naszej rodzinie. Even those whom we think you should not love, thank the Lord for them. They are a gift. Nawet ci, których trudno kochać, dziękujmy Panu za nich. Even those who have failed to forgive you, you thank the Lord for them. Nawet let the Lord be there with Panu them. Dziękuj Panu za tych, którzy Tobie nie chcą baczyć. Dziękuj Panu. Some died before you could forgive them. A the Lord is there. Umarli, zanim mogłeś im przebaczyć. Pan jest z nimi, a ty dziękuj Panu za nich. Yes, the Lord is clearing our hearts. Tak, Pan oczyszcza nasze serca. The oppressing power move out of us. We are temples of the Holy Spirit. Każdy duch opresji niech wyjdzie z nas. My jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. And if you know you have confessed your sins and Jesus is in you right now. A jeśli wiesz, że wyznałeś swoje grzechy i Jezus jest w tobie teraz, in a new way, welcome the Holy Spirit. Na nowy sposób powitaj Ducha Świętego. Holy Spirit, I believe you are in me now. Duchu Święty, wierzę, że jesteś we mnie teraz. And I welcome you in every part witam Cię w każdej części mojego życia.
Take your throne in every part of me. Zajmij we mnie swój tron. And Lord Jesus, I invite you. I Panie Jezu, zapraszam to release your Cię, precious blood, byś uwolnił swoją drogocenną krew. And deliver me and clean me. I byś mnie uwolnił i oczyścił. I will be pure. A będę czysty. I am clean. Jestem czysty. And my family is clean. I moja rodzina jest czysta. We are clean from occultic things. Everything jesteśmy that has to do with occultism. Czyści od wszystkiego, co jest związane z okultyzmem. In case members of my family practiced it. Jeśli którykolwiek członek mojej rodziny praktykował okultyzm, jestem czysty. I am now restored. Jestem odbudowany. And my family is restored. I moja rodzina jest odbudowana. Into purity and do czystości. A worshiping family. I jesteśmy rodziną, która oddaje cześć Bogu. Lord, you know what has been causing us. Our people have been dying very young. Panie, tylko Ty wiesz, dlaczego ludzie w mojej rodzinie umierali bardzo młodo. Zapraszam Cię, Duchu Święty. Uwolnij swój ogień do korzeni tego, co sprawiało, że nasi ludzie umierali tak młodo. Że ludzie umierali z powodu wypadków. To die of miscarriages. Że były poronienia. Only you, Lord, know. Tylko Ty, Panie, wiesz. Release your power. Uwolnij swoją moc. Your healing power, your life, your restoration. Moc swojego uzdrowienia. Uwolnij swoje życie, swoje odbudowanie. And our family will be healthy again. A moja rodzina na nowo będzie zdrowa. Thank you, Jesus, we praise you. Dziękuję Ci, Jezu, wielbię Cię. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twój ogień. For your healing fire. Za ogień Twojego for your uzdrowienia. Fire. Za Twój ogień uświęcający. We invite you, Lord, zapraszamy Cię, Panie, to heal. Byś uzdrawiał. The root of our impurity in the whole family. Byś uzdrowił korzeń nieczystości w całej naszej rodzinie. And I believe. I wierzę. I am pure. Że jestem czysty. And you have purified my family. I Ty oczyściłeś moją rodzinę. You have delivered us from sexual immorality. Uwolniłeś nas od niemoralności seksualnej. We can, and all the sicknesses i ze caused by it. Chorób, które ta niemoralność spowodowała. We start a new life for purity. I zaczynamy nowe życie dla And czystości. Jesus, cleanse me with your precious blood. Panie, oczyść mnie swoją drogocenną krwią. Thank you, Jesus, I praise you. Dziękuję Ci, Jezu, wielbię Cię. In an evening like this one, the Bible tells us, Biblia mówi nam, people of faith,
że kiedy był taki wieczór jak ten, to ludzie wiary przyszli do Jezusa and they told him, i powiedzieli mu, touch us and we shall be healed. Dotknij nas, a będziemy uzdrowieni. And as they stretched out their hands, i wyciągnęli swoje ręce do Niego z wiarą, he healed all their diseases. A On uzdrowił wszystkie ich choroby. And he removed all the disturbances from them. I usunął wszystko, co ich wiązało. Now we put our hands in faith up to Jesus. I teraz my z wiarą podnosimy ręce do Jezusa. And we say from the heart, z serca, touch me and I will be healed, Lord. Dotknij mnie, a będę uzdrowiony, Panie. Touch me, I will do your will. Dotknij mnie, a będę czynił Twoją wolę. So with faith, put your hand up, you know. A więc you cannot z wiarą, touch him with z wiarą podnieś rękę. Wiesz, że nie możesz fizycznie go dotknąć ręką. He touches you because he's a life-giving spirit. On dotyka Ciebie, ponieważ jest życiodajnym duchem. Those who need purification say, Jesus, clean me with ci, your precious blood. Ci, którzy potrzebują oczyszczenia, niech powiedzą, Jezu, oczyś mnie swoją drogocenną krwią, a będę czysty. And wait, because the Lord is now responding. I czekajcie, bo teraz Pan wam odpowiada. There are people still with the doubts and the Lord is coming to you. Są tutaj ludzie, którzy nadal powątpiewają. Pan do was też przychodzi z wielką miłością. Hearing that doubt, just surrender to him. Uzdrawia wasze wątpliwości. He is alive. On żyje. He is the risen Lord. Jest zmartwychwstałym Panem. He is the one yesterday, today and forever. Jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. And those of you who have got cigarettes, you are with them. A ci z was, którzy mają papierosy, you can keep your cigarettes there with you. Możecie, the Lord receives you as you are. Don't be frightened. Możecie sobie te papierosy zostawić. Pan was przyjmuje takimi, jakimi jesteście. Nie bójcie się. You will be taking your own decisions and sami what podejmiecie to do with the decyzje i będziecie wiedzieli, co z tymi papierosami zrobić. And those of you have been taking a lot of alcohol. A ci, którzy pili za dużo alkoholu, keep on drinking. The Lord will give you time to pijcie sobie to dalej. He doesn't want to force you. Da wam czas, kiedy to odstawicie. On was do niczego nie zmusi. And the Lord is touching also our weakness as we give our bodies to others. He wants to transform us as he has given us his body. He wants to clean us. Pan chce nas oczyścić. To sanctify. Chce nas przemienić i uświęcić. Someone is afraid of the cancer, prostate cancer. Ktoś boi się raka prostaty. And the Lord is saying, take courage, I'm with you. A Pan mówi, odwagi, jestem z Tobą. I am a healer. To ja jestem uzdrowicielem. I'm the God who heals. Jestem Bogiem, który uzdrawia. And there is still the moving
power of the Lord is still moving in many, many of us. Please, when you find it is there, don't be frightened. It's the Lord touching you in a very gentle way, and it's Him. Don't be frightened. Pan porusza się pośród nas nadal z wielką mocą. Oczekuj Go, a kiedy poczujesz Jego działanie, to nie przestrasz się. Pan chce Cię uzdrowić. And the Lord is revealing Himself to so many people, Pan showing them some się images. Wielu osobom. And these images Pokazuje are not showing im, that you are better than others, but is confirming you in faith in Him. Pokazuje im różne obrazy. Nie pokazuje Ci ich po to, żebyś myślał, że jesteś lepszy niż inni, tylko utwierdza Cię w wierze. When we are spirit-filled, the Lord reveals Himself to us, kiedy and we jesteśmy see, napełnieni Duchem, Pan nam się objawia i widzimy różne rzeczy. He allows us to see heavenly experiences. Pozwala nam widzieć i odczuwać to, co w niebie. We can now switch on the light. We're going to minister to one another, and then Możemy we'll finish teraz our włączyć praise światła, and worship today. Będziemy sobie posługiwać nawzajem i zakończymy uwielbieniem. We always remain fixing our eyes to Jesus Christ. Cały czas the light, wzrok mamy utkwiony our na Jezusie Savior, Chrystusie, który our jest joy, naszym światłem, Zbawicielem i our radością God, i naszym Bogiem. He gives us life. To On daje nam życie. So kindly put on the main light if it's there. Proszę włączyć główne światła. So we're going to exercise what the Lord does through us. Będziemy posługiwać tym, co Pan będzie chciał przez nas czynić. Our prayer is always from the Bible. Nasza modlitwa jest zawsze oparta na Biblii. And working on our faith. I my zawsze posługujemy się swoją wiarą. Faith, believe and trust. Uwierz i ufaj. So, first of all, you're going to stretch out your hand to Jesus Christ. A więc najpierw wyciągnij rękę ku Jezusowi Chrystusowi. We believe Jesus Christ is here alive and His precious blood. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest tutaj żywy i Jego krew nas przemienia. It's true, He's already in us. To prawda, On jest już w nas. But now we look at Him in His glory. Ale teraz patrzymy na Niego w Jego chwale. And seated at the right hand of the Father. On zasiada po prawicy Ojca. And He told us, pray
in my name. I powiedział nam, módlcie się w moim imieniu. If you pray in my name, a kiedy będziecie się modlić w moim imieniu, I will answer your prayer. Ja odpowiem na wasze modlitwy. And he says, love me. I mówi, kochajcie mnie. And if you love me, a kiedy będziecie mnie kochać, we will come przyjdziemy i będziemy w tobie mieszkać. With the Father, ja, the Holy Spirit, Ojciec, and Duch Jesus, Święty, the Trinity, the Trójca, God, Bóg, in his relationship of three persons, w relacji trójosobowej, will make home in you. Ten Bóg zrobi sobie dom w tobie. And now we take faith and we say, Jesus, teraz nabieramy wiary i mówimy, Jezu, if you wish, Jezu, jeśli chcesz, you can make me clean. Możesz mnie oczyścić. Okay, continue looking at Jesus Christ. Patrzcie na Jezusa Chrystusa. And the word of God tells us, Jesus said, yes, I am willing. A Jezus mówi, tak, chcę. Now you are his image. You are going to touch. Teraz jesteś jego obrazem. And with faith. I delikatnie i z wiarą. The shoulder. Dotkniesz ramienia. Of the person next to you. Osoby obok ciebie. And Jesus is using you. Jezus posługuje się tobą. Because you are the temple of the Holy Spirit. Ponieważ jesteś świątynią Ducha Świętego. You proclaim Christ by your life. I głosisz and your presence. Swoim życiem i swoją obecnością Chrystusa. You give Jesus the reason, Lord, the body. You are the body of Christ. Part dajesz Jezusowi zmartwychwstałemu swoje ciało. I dotykasz drugiej osoby. And the Lord is allowing you and giving you the power. A Pan daje ci moc. And is touching, i using you, that person. Ciebie, tej drugiej osobie. And he's saying yes. I mówi tak. You're only touching. You're not saying what. Yes, I believe. Teraz powiedz tak, wierzę. Be clean. No, it's not you. It is Jesus who is saying, yes, I believe, be healed. Jezus mówi, tak, bądź oczyszczony. So your work is to touch that person in the name of Jesus. Masz tylko dotykać tej osoby w milczeniu w imię Jezusa. And now receive the healing. I teraz przyjmij moc uzdrowienia Pana, oczyszczającą moc Pana. As Jesus moves in your whole life. A Jezus porusza się po całym twoim życiu. And we say to the Lord, thank you for i powiedz Panu, your healing power and cleaning dziękuję me. Ci za to, że moc Twojego oczyszczenia oczyszcza mnie. I am pure. Jestem czysty. I am clean. Jestem czysty. And my family is clean. I moja rodzina jest czysta. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Now if you can reach out to another person, a teraz zwróć się do innej osoby. You can turn in faith and with the eyes. Zwróć się z wiarą. Oh, because you are seeing with the love, i patrz with the eyes of z miłością, Jesus. Z pełnymi miłości, patrz pełnymi miłości oczyma Jezusa. If you see in our logo, you recognize that there are only three eyes. Jeśli spojrzysz na logo Roku Miłosierdzia, to zobaczysz tylko troje oczu. Your eye is seeing through the eye of God. Twoje oko spogląda przez oko Boga. And you are asking Jesus. I prosimy Jezusa. Jesus. Panie Jezu. This person whom you love. Ta osoba, którą kochasz.
is sick. Jest chora. And this sickness does not mean the physical sickness, it could be spiritual. A to nie musi być koniecznie choroba fizyczna, może to być choroba umysłowa, duchowa, ekonomiczna. This is the prayer relying on the love of God. Jest to modlitwa, w której polegamy na miłości I know that Boga. My God loves me. Wiem, że mój Bóg mnie and kocha. Jesus says, I no longer call a Jezus you a mówi, slave. You ja are już a friend. Cię nie nazywam niewolnikiem, jesteś przyjacielem. And it was a prayer that i była was to said modlitwa, by Martha która została and Mary. Wypowiedziana przez do Marty i Maryi. And they said to their friends, a oni powiedzieli swoim przyjaciołom, go. Please tell Jesus. Proszę idźcie i powiedzcie Jezusowi, that the one you love is sick. Że ten, którego miłuje, jest chory. So we are all God's friends. A wszyscy jesteśmy przyjaciółmi and Boga. In one or another, there is some sickness in us. W taki czy inny sposób jest w nas jakaś choroba. So he said, Jesus. A więc powiedz. This person whom you love. Jezu, ta osoba, którą miłujesz. Is sick. Jest chora. Jesus, Jezu. Continue saying it. Ta Jesus, osoba, cry którą to the Lord for that person. Jesus, chora. This person whom you love is Jezu, sick. Ta osoba, którą Jesus, miłujesz. This person whom you love jest is sick. Chora. Jezu, ta osoba, którą so miłujesz. Only that. Jest chora. I powtarzaj tylko te słowa. And I'm Jezu, going to continue praying ta osoba, Lord, którą miłujesz, you, jest chora. You, thank you. You Jezu, have loved us ta osoba, którą miłujesz, jest chora. There is no time you did not give us your joy. There is no time you did not forgive us. You have always been with us. You have always protected us. You have always delivered us. You have always accompanied us. Lord Jesus, chora. All your people here, they are your friends and they are sick. Touch them, bless them, anoint them, heal them, deliver them. You are our Lord, you are our Savior, you love us. You have never stopped loving us. Release your loving power upon them. Release your healing, your compassion, your joy, your peace, and break through our lives. Thank you, Jesus, we praise you. Dziękuję Ci, Jezu, wielbimy Cię. Do you think that Jesus has heard your prayer? Czy Jezus usłyszał Waszą modlitwę? You want to clap for him, to for zaklaskajcie dla Niego za to uzdrowienie. Amen. And touch the person again. Dotknijcie osoby ponownie. And say all the prayers of thanksgiving and praising the Lord for that person. I wypowiedzcie modlitwę dziękczynienia i wielbijcie Pana za tą osobę. Jesus, I thank you, I praise Panie Jezu, you, I glorify Ci, wielbię you are the rock of this person. Ty jesteś skałą tej osoby. Calling him all the names because of that person. Wzywajcie, uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu za tą osobę. Let him hear the words. Niech ta osoba słyszy te słowa, Panie. They are lacking words. Give us the words to speak. Panie, brakuje nam słów. Daj nam słowa, które wypowiemy. Give us your vocabulary in the Bible, daj nam słownictwo. Which you want us to use. The rock, salvation, our refuge. Jesteś, Panie, our joy. Naszą skałą, naszą you radością. You are our Savior. You are our lover. Jesteś naszym you are our strength. Miłującym. Jesteś naszą siłą. Thank you. We praise you. We glorify you. Dziękuję you adore Ci. Wielbimy you Cię. Are the Lord of compassion. Wysławiamy, adorujemy. You give peace to us. Jesteś Bogiem współczującym. You save us. You don't condemn us. Dajesz nam pokój. Thank you, Jesus, for nie this, potępiasz for nas. This, your child. Thank dziękuję you for Ci, Jezu, his za family. To Twoje for dziecko, his za relatives. Jego rodzinę. Thank you for the za to, food że you zawsze give them, ich the clothes, kochasz, za, the healing, za to, że dajesz im żywność, uzdrowienie, the faith, za swoją obecność, for all za his wiarę, relatives, all members of his family, za wszystkich krewnych, the sick and not za członków sick, rodziny, all those who are stranded and not stranded, zdrowy, you are there, Lord, with them. Którzy odeszli, thank you, you Panie, love them every time. Jesteś z nimi, dziękuję, że your love is everlasting. Wszystkim. Twoja miłość trwa na wieki. We praise you. Wielbimy thank you. Cię. You are Lord, Ci, Panie, you live with the Father jesteś skałą, and the Holy Spirit i żyjesz forever z Ojcem and ever. I z Duchem na wieki wieków. Amen. Now the prayer of restoration. A teraz modlitwa odbudowania.
You might touch another person. Dotknij innej osoby. If it needs a bit to move, because you must evangelize. Być może musisz się przemieścić, musisz dalej ewangelizować. Taking care of others. Zajmować się innymi. Remember, you are with Jesus Christ. Pamiętaj, że idziesz z Jezusem Chrystusem. And you are there in the name of Jesus Christ. He has Jesteś sent you. Tam w imię Jezusa Chrystusa, który cię posłał. You are visiting. Nawiedzasz. Your sister, your brother. Nawiedzasz swoją siostrę i swojego brata. And your brother has so many things. A twój brat your ma sister. Tak wiele rzeczy. And you talk to Jesus. Rozmawiaj do Jezusa. And it is the prayer that was said by a soldier. Jest to modlitwa, którą wypowiedział żołnierz. You are a spiritual warrior and intercessor. A ty jesteś wojownikiem duchowym i wstawiennikiem. The soldier had faith in Jesus Christ. Ten żołnierz miał wiarę w Jezusa Chrystusa. Through the friends who told him that he's a healer, that he's a savior. Przyjaciel powiedział mi, że on jest uzdrowicielem i zbawicielem. But when he came to Jesus, a kiedy przyszedł do Jezusa, and Jesus was coming to him, a Jezus zbliżył się do niego, he saw the glory of God. Zobaczył chwałę Boga. And said, "Don't come to me." I powiedział, nie przychodź do mnie. Say only the word. Powiedz tylko słowo. And my servant will be healed. A mój sługa będzie uzdrowiony. So he said, Jesus. Powiedz teraz, Jezu. Speak one word. Powiedz tylko słowo. This person and the family will be healed. A ta osoba i jej rodzina będzie uzdrowiona. Jesus. Jezu, speak one word. Powiedz tylko słowo. This person and the family will be healed. A ta osoba i jej rodzina będzie uzdrowiona. Continue saying it until it comes from your heart. Powtarzajcie to tak długo, aż wypłynie to z waszego serca. Continue. Cały until czas it is to samo from powtarzacie. Your heart, comes from your head to your heart. Aż to przejdzie z głowy Jesus, do serca. Speak one Jezu, powiedz this tylko person słowo. Will be healed. A ta osoba i jej rodzina będzie uzdrowiona. Yes, Lord, we trust in your Jezu, love, we powiedz tylko słowo. You have the power to do so. A ta osoba you can i jej rodzina everything. Będzie uzdrowiona. You can restore everyone. When Jezu, you speak, we become. When you speak, we are transformed. When you speak, we have joy. When we speak, there is the brokenness is healed. When you speak, we are put together. You restore us. You heal us. You move in us. You forgive us. You give us your forgiving love. You make us instruments of your love. You make us the temples of the Holy Spirit. Speak one word and they will be healed. And they will come back to normal. And they will become a sign of your presence. And they will be anointed in your healing power, in your love and peace. Thank you, Jesus. We praise you. Start thanking the Lord for what He's doing as you pray. Believe that what you have prayed for uwierz, is taking place. As you have believed, let it happen. O co się modliłeś, zaczyna się dokonywać. Tak jak uwierzyłeś, tak mi thank się the Lord stanie. For what is going on. Dziękuj Panu za to, co się dzieje. I thank you, I praise you, I glorify dziękuję you, I worship ci, you. Cię, you are my joy, you are our lover, you heal us. Jesteś miłością, I thank you for potężny, what you are doing to this, your child and nas. Her family and his family. Ci za to, co czynisz if dla you tego can dziecka, pray in tongues, also you can pray in tongues because the words are, the, you are beyond the words, the joy that you have. Ta radość, która jest w tobie, sprawia, że brakuje ci już cannot słów. Express what the Lord is doing to your sister there. What the Lord is doing to your brother. Wyrazić tego, co się dzieje z twoją siostrą i bratem. Move in us, Lord. Poruszaj się w nas, you are the breath of life. Ty jesteś oddechem życia. You make us new, you transform us. Ty, Panie, nas odnawiasz i przemieniasz. Thank you for your signs and wonders. Dziękuję za twoje znaki i cuda. Has the Lord heard your prayer? Czy Pan usłyszał waszą modlitwę? Clap for the Lord. To zaklaskajcie dla Pana. Thank you, Lord. We're glory.
glorify, we praise you, we thank you. You are our joy, you are our peace. You come to us, you visit us in a new way, you transform our whole lives. We worship you, we praise you, we glorify you. You are our joy, you are our peace, you are our lover. You make us new, you transform our lives. Woo! Amen, 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 oh Lord. Amen. You see, okay, amen. Amen. Yes, amen, Lord. Amen, Lord. Wait. Amen. Okay, you can keep quiet. You can keep quiet now. Wystarczy, wystarczy. What we do is also biblical. To, co robimy, jest biblijne. Because the Bible says if you want joy, Bo shout Biblia for it. If mówi, you want healing, shout for it. If you want love, shout for it. Radości, so to wołaj o nią. Jeśli chcesz uzdrowienia, to domagaj się go. Teraz właśnie to robimy. Now God does not want you to be selfish. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli egoistami. He does not want you to reject yourself. Nie chce, żebyś odrzucał sam siebie. He wants to meet you personally. Chce spotkać się z tobą osobiście. And this is what happened to a blind person. I tak właśnie się stało z tym niewidomym. And it happens in most cases. I podobnie dzieje się w większości przypadków. The Lord does not pass by you, but he wants to talk to you. Pan nie przechodzi obok ciebie. This is On what chce he z tobą to rozmawiać. Samaritan woman. Właśnie tak się stało z Samarytanką. This time Jesus took the initiative. Wtedy Jezus przejął inicjatywę. But sometimes he wants you to be the one to take the initiative. Ale czasami chce, żebyś to ty wziął inicjatywę. So the blind man passed by Jesus passed by the blind man. Jezus minął niewidomego. Even if he was blind, he could hear. On był niewidomy, ale słyszał. So he wants this man to ask for his salvation, for his hearing. Pan chciał, żeby ten człowiek sam upomniał się o swoje zbawienie, o swoje uzdrowienie. Even this is the experience that we get. You are at home and you say, today I want to confess my sins. To jest to samo doświadczenie, które ty masz, kiedy mówisz, dzisiaj chcę wyznać swoje grzechy. But Jesus wants you to come to the priest. Jezus chce, żebyś przyszedł do kapłana. As you are taking that journey, the Lord has already forgiven you. W tą podróż do kapłana, Pan już ci wybaczył. But the priest who welcomed you into church kapłan, when you are baptized, który powitał cię w kościele, kiedy zostałeś ochrzczony, he's going, because when you sin, you are dead. Sin makes you dead. Teraz, now you need to be baptized, not by water, but the blood of Jesus Christ and the Holy Spirit. Teraz zgrzeszyłeś i umarłeś w grzechu, dlatego musisz na nowo być przyjęty przez kapłana, na nowo musisz być ochrzczony, ale już nie z wody, tylko ze krwi Jezusa Chrystusa. So as you come to the priest, a więc kiedy przychodzisz do kapłana, you are already healed. Jesteś już uzdrowiony. And the priest announces, a kapłan ogłasza, after you speak out your sins, you confess potem, your sins, kiedy wypowiadasz i wyznajesz swoje grzechy, he says, kapłan mówi, God has so much loved you, Bóg tak cię umiłował, and he sent Jesus Christ to save you, że posłał Jezusa Chrystusa, by cię zbawił from sin, od grzechu. But also he saves you from curses. Ale również by cię zbawił od przekleństw. May he through the power, niech on of the Holy Spirit, mocą Ducha Świętego, who raised him, który go wskrzesił, and was given to us for the sake of forgiving our sins, i który został nam dany na przebaczenie naszych grzechów, you, niech on ci przebaczy. And when he mentions that word, you receive the Holy Spirit. I kiedy on wypowiada te słowa, ty otrzymujesz Ducha Świętego. And you are healed spirit, mind and body. Jesteś uzdrowiony, twój duch, umysł i ciało. For you and for your family. Ty i twoja rodzina. For the people you're going to meet. I ludzie, których spotkasz. And those far away. I tych, którzy są daleko. In case of a blind man. A w przypadku tego niewidomego. Jesus pretended as if he was passing by, not
przypadku tego niewidomego Jezus wydawał się go nie zauważać i przeszedł obok. And the blind man asked the people who were around. A ten niewidomy zaczął pytać ludzi, którzy byli wokoło. What is going on? Co tu się dzieje? Because you see, Jesus must, we must talk to other people about Jesus, that they get out of their blindness. Musimy innym ludziom mówić o Jezusie, żeby wyszli ze swojej ślepoty. And everyone of us is that instrument to speak. A każdy z nas jest takim narzędziem, które ma mówić. We don't only want to know Jesus Christ. Jezusa chcemy nie tylko znać, but Jesus wants to know us. Ale Jezus chce znać nas. Not that he doesn't know us, but he wants us to know that he knows us. To nie znaczy, że On nas nie zna, ale On chce, żebyśmy wiedzieli, że On nas zna. You know that you know he knows you. You know that you know he loves you. Osobowa. Now the conversation. Wiesz, że Cię kocha, to starts, rozmawiaj z Nim. They tell him he can, he cannot see, niego, but he can hear. Mów do Niego. Nie widzisz, ale słyszysz. In him. W tym człowieku też coś jest. That can connect him to Jesus. Co może połączyć go z Jezusem. And we too cooperate in connecting him to Jesus. A my współpracujemy z Nim i chcemy pomóc Mu połączyć się z Jezusem. That's the power of our, the sacrament of our confirmation. To jest moc sakramentu bierzmowania. It is Jesus who is passing by. To Jezus przechodzi obok. And then the blind man started talking to Jesus. I wtedy ten niewidomy zaczął rozmawiać z Jezusem. Now there are so many things that have been blinding you and me. Jest tak wiele rzeczy, które zaślepiają ciebie i mnie. We look at Jesus Christ. Patrzymy na Jezusa Chrystusa. And when the blind man called Jesus. A kiedy ten niewidomy zawołał Jezusa. Jesus turned to him. Jezus odwrócił się do niego. And as he fixed his eyes on him. I utkwił w nim swój wzrok. That eye to eye contact. I ten kontakt oczu. Heal the blind man. Uzdrowił tego niewidomego. And it's not the far, even in our time I have seen this happen. I widziałem to, że to samo się działo w naszych czasach. A man was healed from crippleness after confessing his sins. Człowiek został uzdrowiony i przestał być chromy, kiedy and he wyznał was a Muslim. Swoje grzechy, a był muzułmaninem. But by confessing his sins and saying, I confess my sins to Jesus. Ale dzięki temu, że wyznał swoje grzechy Jezusowi, Jesus, forgive me and heal me. Powiedział Jezu, przebacz mi, uzdrów mnie. The crippled man started shaking and got healed. Wtedy zaczął się trząść i został uzdrowiony. And he was excited by that healing. I and był, he started running pod, był tak around. Pod wrażeniem tego uzdrowienia, że zaczął biegać naokoło. And the power that was working in the cripple, a ta moc, która działała w tym chromym, went to the blind man, przeszła na niewidomego, and the blind man got healed. I niewidomy również został uzdrowiony. And the whole church praised the cały Lord. Kościół wielbił Boga. So you want to say Jesus. A więc powiedz teraz, Jezu, Son of David, Synu Dawida, Son of the living God, Synu Boga żywego, have mercy on me. Ulituj się nade mną. Now you are learning, it's going to be your prayer. Lord Jesus, twoja modlitwa. Panie Jezu, Son of David, Synu Dawida, Son of the living God. Synu Boga żywego. Have mercy on me. Ulituj się nade mną. So we are announcing Jesus Christ is true God and ogłaszamy true man. Ogłaszamy teraz, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Son of David, Son of the living God. Dlatego mówimy Jezus, Synu Dawida, Synu Boga so żywego. So your eyes to Jesus. Ulituj się nade mną. With faith. A więc patrzysz he na Jezusa here. Z wiarą. On jest tutaj Jesus. I żyje. Jezu. Son of David. Synu Dawida. Son of the living God. Synu Boga żywego. Have mercy on me. Ulituj się nade mną. And the Bible says that some people tried to stop him, but he shouted even more. A Biblia mówiła, że niektórzy próbowali go powstrzymać, ale so on krzyczał jeszcze głośniej, więc
Niech i ciebie nic nie powstrzyma. Continue that prayer. Jesus. Módl się dalej. Son of David. Jezu, Son of the living God. Have Synu Dawida, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną. They said that he shouted. I don't know why you are not shouting. Jesus, Son of David, nie wiem, Son of the living God. Have mercy on me. Krzyczcie. Jezu, Jesus, Son of David, Synu Son of the living God. Have mercy on me. Najwyższego. Have mercy on me, Lord Jesus. Son of God, Son of the living God. Have mercy on me. Jesus, Son of God, Son of the living God. Have mercy on me. Continue, continue. I'm going to lead you in the prayer. You continue in your prayer. Powtarzajcie cały czas te same słowa. I'm rounding up the prayers. A ja yes, będę Lord, was prowadził w tej modlitwie. You hear the cry of your people. Tak, Panie, usłyszałeś they are crying, they are fixing their eyes ruchu. On you. Only you can heal them. Only you can save them. Only you can take out the blindness. There is a blindness that takes place into us, Lord. Touch their eyes, the eyes of their heart. Continue, please, praying. Lord, proszę, we grow. Lord, dalej, it's dalej. Not a prayer. Mention the name of Jesus. Lord Jesus, Son of David, Son of the living God, have mercy on me. Dawida, Lord Jesus, Son of David, Son of the living God, have mercy on me. We trust in your power, Lord, to heal. There is nothing impossible for you, Lord. You will release your power. You will release your healing. You will take away everything that has been blinding our faith. We will continue to believe in you. We will continue to trust in you. You are our hope. You are our healer. You are our joy. You release us. You transform us. You deliver us. We have prayed in your name and we believe in signs and wonders to take place in the people that have believed you. You who live and reign forever and ever. Amen. Amen. Has the Lord heard your prayer? God. Amen. Amen. Now the praise and worship. You lead us into worshiping our God, and you are going to see so many signs that have taken place at the moment teraz you are not aware. Zespół uwielbienia będzie grał, a wy zobaczycie mnóstwo znaków i cudów, których nie byliście jeszcze świadomi. Signs and wonders have taken place, but znaki cuda dzieją się. We're in the first stage, don't you worry. Jesteście dopiero na pierwszym etapie, nie martwcie się. At the moment the Lord is telling me that people have not been sleeping. Pan mówi, że były osoby, które today is your day, you're going to sleep. Bezsenności. You are going to sleep. Dzisiaj more than you have ever slept. You are going to have more dłużej hours of sleeping. Niż kiedykolwiek wcześniej. And please let people not rush you to the hospital when they find you are enjoying the sleep or anything. Things are going to happen to you tonight. A kiedy rodzina zobaczy, że śpisz za długo, to niech cię nie zawiozą do szpitala, niech się nie boją. Ty po prostu smacznie sobie śpisz. Be calm, just say blood of Jesus, blood of Jesus. Bądź spokojny i powtarzaj krwi Jezusa i zaśniesz. Yes, that's what you're going to say. You don't panic. You don't call the ambulance. Nie wzywaj ambulansu, tylko powtarzaj krwi Jezusa i zaśniesz spokojnie. And when you go home, wherever you're going to sleep, pojedziesz do domu, tam gdzie śpisz, say, Jesus, cover the whole of this house, Jezu, okryj and my cały room, ten dom i mój pokój, and cover all my neighbors, i moich przyjaciół i sąsiadów, and make a sign of the cross, swoją krwią, say, i wykonaj znak krzyża i odmów jedno zdrowaś Mario. One Hail Mary and jedno zdrowaś Mario i święty Józefie. Then you say, Jesus, a potem powiedz Jezu, Mary and Joseph, Jezu, Mario i Józefie, make our hearts like yours. Uczyńcie moje serce tak jak wasze. And you sleep. I idź spać. Tell someone to wake you up, you make an alarm in case you want the hour to come tomorrow. A jeśli chcesz jutro przyjść na czas, to nie zapomnij włączyć sobie budzika. Jesus, we enthrone you, we proclaim Jezu, jesteś królem. Do you know Jezu, that? Jesteś królem. Jesus, not the other Jezu, one. Not yesterday. Yes. We enthrone you, we proclaim you are king. Maybe you want to put it higher. Jesus. Trochę wyżej zacznijcie.
Jezu, jesteś królem, oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród dzieci swych, wielbimy majestat. Podnieście ręce w górę. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. Przyjdź Jezu i króluj nam. Jezu, jesteś królem, oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród dzieci Twych, wielbimy majestat Twój. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. 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 Przyjdź Jezu i króluj nam. Przyjdź Jezu i króluj nam. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. 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 Przyjdź Jezu. Przyjdź Jezu i króluj nam. Jezu, jesteś królem. Jezu, jesteś królem. Oddajemy Ci cześć. Oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród dzieci swych. Stoisz tu pośród dzieci swych. Wielbimy majestat Twój. Wielbimy majestat Twój. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. Przyjdź Jezu i króluj nam. Przyjdź Jezu i króluj nam. Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie, Panie. I wielbiąc Ciebie wznosimy. Przyjdź Jezu. Przyjdź Jezu i króluj. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie. I wielbiąc Ciebie wznosimy tron. I wielbiąc Ciebie. I wielbiąc Ciebie wznosimy. Przyjdź Jezu. Tron. Przyjdź Jezu i króluj nam.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Chcę wywyższać imię Twe. I'm so glad you're in my heart. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to us to show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Stand and praise him. You came from heaven to us to show the way from Jesus to the cross. Zapłacić tu z grobu stałeś siedzieć. Nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba zstąpiłeś i chcesz. Z nieba zstąpiłeś i chcesz. Prowadzić mnie na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Zapłacić z grobu wstałeś. Wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Wstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś szanuję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się. Dziś raduje się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Chcę wywyższać imię Twe. Śpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się. Panie, dziś raduję się. Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić.
krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzić mnie. Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe.